Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Faux Premier. Witam nowych tutaj odbiorców i tych starszych. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, a gościem głównym będzie Chanel. Ja Wam dzisiaj opowiem o takich perfumach, które właśnie ostatnio nabyłam, do których nie mogłam się długo przekonać, aż w końcu tadam zaiskrzyło i są w mojej kolekcji. Także zostańcie ze mną, za chwilę będzie omówienie tego zapachu i Wam pokażę taki unboxing, co jest właśnie w tym magicznym pudełku. Więc kochani, dzisiejszy odcinek będzie właśnie poświęcony Chanel. Następny odcinek Chanel, tak, ale to będzie zupełnie inny odcinek. Słuchajcie, także koniecznie go obejście do końca. Słuchajcie, w takim właśnie pięknym opakowaniu, ja zawsze podziwiałam tutaj opakowania i perfumy, jak oni pakują właśnie tutaj w Chanel. To jest naprawdę kwintesencja, słuchajcie. I ja Wam za chwilkę pokażę, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, właśnie w takim pięknym opakowaniu, jak kupowałam, właśnie tu koleżanka się zapytała, czy chcę właśnie w pudełku, bo zostały właśnie tutaj z edycji tej poświątecznej, ale słuchajcie, te pudełka można później wykorzystać i sobie na przykład chować swoje ulubione rzeczy, więc czemu nie, aż ciężko mi otworzyć, ale właśnie tu na wizji, słuchajcie, otworzę. Specjalny system pakowania, tak samo jak jest loader ma tutaj na, słuchajcie, na święta. No i zaraz Wam właśnie pokażę, co jest w tym pudełeczku. W tym pudełeczku, słuchajcie, jest ta-dam, nowa odsłona Chance Chanel, tym razem Eau de Vive. I słuchajcie, właśnie dzisiaj chciałabym omówić rodzinę Chance tutaj stworzoną przez Jacques Poloche. W kilku wersjach mi brakuje jednej, ale omówię właśnie te, co mam i opowiem Wam właśnie o tym przepięknym, wiosennym zapachu, jaki jest Chance Chanel Eau Vive. Kochani, jak ładnie są pakowane nawet tutaj próbeczki. Bardzo mi się podoba ten satynowy sublimaż woreczek, który kryje właśnie tutaj próbkę Gabrielle. Ja mam tą edycję, ale również przepiękny krem sublimaż. Ja bardzo lubiłam maskę, także kwintesencja pakowania jest naprawdę super. No i tu jest nowa wersja z wodą kameliową tutaj w kremie Hydra Beauty. No ale przystąpmy, słuchajcie, tutaj do... O, jeszcze mam świetną, malutką pomadeczkę. Na pewno będę ją miała w następnym odcinku. Także zobaczycie ten kolor. Ja już tutaj odłożę to pudełeczko sobie tutaj na miejscu. I już przejdźmy właśnie do omówienia tego zapachu. Ja tutaj otworzę. Słuchajcie, kupiłam tylko 50, ze względu na to, że Chanel znowu podniosło ceny. No i te ceny, powiem Wam, są no, trochę expensive, czyli takie bardzo drogie. Zobaczcie mi tutaj właśnie, kiedy odkrywam tą wodę, ale jesteście ty ze mną świadkami tutaj właśnie odsłony przepięknego tego cuda. I kochani, ja się tym od razu spryskam do nawisi. Słuchajcie, piękna odsłona, piękna buteleczka. Ja Wam pokażę te buteleczki, które mam i do których będę Wam porównywała, więc główne Chance Chanel, moje nieodzowne Chance w odsłonie Eau Fraîche i oczywiście teraz doszło dziecko, które nazywa się Eau Vive. Ale słuchajcie, do którego bardzo ciężko się przekonywałam. Ja pamiętam, kiedy jego odsłona była tutaj w roku chyba, słuchajcie, 2013, nie, 2015. Ja pamiętam, że ja nie bardzo byłam przekonana do tych perfum. One w swoich nutach ma, to jest typowo taki grejpfrutowy, cytrusowy zapach, słuchajcie, z nutami jaśminu, jest tu białe piżmo, które ja generalnie bardzo lubię, jest też vetiver i irys. Ten irys mi bardzo przyciągał, ale jakoś nie mógł mnie na tyle przekonać, żebym właśnie używała tych perfum. Także wszystkie te trzy perfumy zostały stworzone przez ten sam nos perfumery, a więc genialnego Oliviera Poloche. I słuchajcie, tutaj sobie tak patrzę, czym one się bardziej różnią, że właśnie wersja Chance Chanel i cała kolekcja tutaj została jakby
weszła na markę właśnie w 2015, ale to nie jest o tyle ważne. Ważne jest właśnie co ten jakby zapach i jaką kwintesencją jest ten zapach. I powiem Wam sobie tutaj, rzeczywiście, jeżeli nim się właśnie psikacie, to ja bym powiedziała, że pierwsze co, czujecie właśnie te cytrusy. Ten irys jest bardzo delikatny, ale on jest taki właśnie wodny, akwatyczny, ale co mi się bardzo podoba, że ja nazwałam ten zapach jakby feerią tutaj życia, feerią właśnie takich iskrzących drobinek, które dodają Wam właśnie niesamowitej energii. To jest właśnie taki cytrusowy wybuch radości, energii i życia. Słuchajcie, ten jaśmin jest bardzo, bardzo tutaj elegancki. Ja go mało czuję. Natomiast wyraźnie czuję, słuchajcie, ten cedar i właśnie ten grejpfrut i tą soczystość właśnie pomarańczy. Ona jest niesamowita. Powiem Wam, nie wiem czemu długo czekałam na to, żeby ten zapach dołączył tutaj, słuchajcie, do mojej kolekcji, ale no czasem tak bywa, że musimy dorosnąć do pewnych zapachów. Ja może dlatego, że teraz zbliża się wiosna, mam nadzieję, że się zrobi niedługo ciepło, no to ten zapach właśnie jakby jest na miejscu, gdyż chętnie on jest chętnie polecany właśnie w takich odsłonach tutaj na wiosnę i lato. Także ja Wam powiem, że ja bym dorosła do tego zapachu i rzeczywiście jest to taki energetyczny, taki niesamowity i jeszcze bym powiedziała niewinny, uwodzicielski zarazem, czyli taki opozycja w odczytywaniu tego zapachu właśnie tutaj na wiosnę. Także jeżeli lubicie, tak jak ja, bardzo świeże zapachy, bardzo energetyczne, taki właśnie wybuch, soczystość i taka feeria życia, feeria światła, to zapewniam Wam, że na pewno Wam się bardzo spodoba ten zapach. Uważam, że jest cała linia genialna. Ja się powoli przekonuję do tej wersji Tendr, więc zobaczymy. No, ale zdecydowałam się na powiększenie kolekcji właśnie tutaj na nadchodzący sezon o La Vif. Właśnie miłość tutaj do serii, tak jak powiedziałam, będzie też omówienie tej serii, do serii właśnie Chance Chanel. Rozpoczęła się w 2003, kiedy właśnie Jacques Poloche, osoba stojąca za tutaj takim nosem kreatorskim, ona wypuściła właśnie wodę toaletową. Ja tu mam wodę toaletową też i słuchajcie, ja pamiętam, że wszyscy tutaj w perfumerii, ja sobie przypomnę, kochani, zachwycali się tym zapachem. On jest bardziej, bym powiedziała, drapieżny, jeśli chodzi o odsłonę, którą Wam właśnie pokazałam, tą La Vif. I słuchajcie, tutaj jest między innymi właśnie ten różowy pieprz. Ten różowy pieprz dodaje właśnie takiej drapieżności. Jest też hiacynt, czyli takie wodne, właśnie akwatyczne tutaj nuty. Jest też paczula i wyraźnie zaznaczony jaśmin, róża i vetiver łącznie z wanilią, dlatego on jest właśnie taki, bym powiedziała, bardziej zaokrąglony, bardziej elegancki, na pewno dynamiczny, ale idzie w inną odsłonę takiej elegancości i nowoczesności. No i ja bym powiedziała, że niekoniecznie on się nadaje, słuchajcie, tutaj na wiosnę i lato, ale jeśli mam jakieś spotkanie, ważną rozmowę, chcemy właśnie być otoczone taką aurą, bym powiedziała, ponadczasowości, ale jednocześnie takiego gustu, kwintesencji gustu i właśnie kobiecości, to ten piękny, bardziej kwiatowy zapach na pewno Wam przypadnie do gustu. Ja pamiętam, że my wszystkie tu, tak jak wspomniałam, w perfumerii bardzo zachwycałyśmy się i całą tą właśnie taką piękną tutaj obudową, pięknym właśnie kształtem, bo to jest taki zapach radości życia i tak jak powiedziałam wcześniej w odsłonie tu Evive, właśnie od Evive, słuchajcie, właśnie taki ferii światła, życia, energii, zabawy i cieszenia się każdą chwilą, bo tak powinien być ten szans odbierany. Ja Wam pokażę też tutaj kolejną odsłonę, czyli szans O Fresh, która należy do moich ulubionych. Ja bym powiedziała, że nawet bardziej ulubionych niż Chance ta z 2003. Słuchajcie, ja Wam też tutaj spojrzę, kiedy ona została wydana. Więc ona została, słuchajcie, wydana, lansowana w 2007 roku
też był wspaniały nos perfumera, nie stał za tym perfumami, czyli Jacques Poloche. I słuchajcie, tu jest lemonka, dlatego mnie bardziej ciągnie do tego zapachu. Jest też wodny hiacynt, cedar, cytrus, różowy pieprz. Jest on taki właśnie trochę bardziej jakby podbudowany tutaj tą wersją oryginalną Chanel. Jest też biały mask, białe piżmo, przepraszam, drzewo tonka, irys i amber. I powiem Wam, jest to przepiękny zapach, przepiękny, ja bym powiedziała, słuchajcie, na każdą okazję. Patrzę sobie też tu, słuchajcie, nie wiem dlaczego jest odbierany też jako pudrowy ten zapach, ja bym nie powiedziała, że on jest pudrowym zapachem, on jest bardzo soczystym, takim pełnym życia. Ja go mam, że tak powiem Wam, używam go też na co dzień, mieszam tutaj też swoim ulubionym Bronze Goddess, ale powiem Wam, że on jest na tyle energetyczny i bym powiedziała taki rześki, a jednocześnie ten hiacynt dodaje takiej niesamowitej akwatycznej aury. Jest bardzo kobiecy, nadaje się właściwie na każde takie spotkania, nie wiem, jeżeli macie jakieś, celebrujecie jakieś święto, czy macie tu chrzciny, ślub. On jest bardzo pięknym zapachem, nie przytłaczającym, ale właśnie takim dającym nam kopa, a jest też taki delikatny pazurek. Jest też ta elegancość, ja bym powiedziała, i co mi najbardziej się podoba, że on nie sposób zakłócić, wiadomo, że mamy różne okresy w swoim życiu, ale on daje nam zawsze takiej pozytywnej iskry, pozytywnego myślenia. Ja go bardzo, bardzo lubię. Powiem Wam, że to są perfumy, które zbierają dużo komplementów, zarówno od kobiet, jak i mężczyzn. One są niesamowite i każdy na pewno Was rozpozna po tym zapachu. Ja myślę, że nawet nosząc tu maski, ten zapach jest na tyle rozpoznawalny, tak jak Coco Mademoiselle, że wszyscy Was tu rozpoznają. Także to by było właśnie na tyle, jeśli chodzi o moje trzy piękności. Wracając tu o Viv, ja nie wiem dlaczego ja zawsze nazywam tą wersję po prostu La Viv, ale to jest właśnie kwintesencja życia, feria życia, cieszenie się każdą chwilą i taki zapach właśnie wielkiej, wielkiej radości, który Wam gorąco właśnie polecam tutaj na wiosnę i oczywiście na lato. Jeśli ktoś jeszcze nie widział mojego odcinka właśnie o tu zapachach takich bardzo niesamowitych, słonecznych na lato, gorąco zapraszam. To jest fajny odcinek, słuchajcie, myślę, że może Was zainspiruje do takich zapachów, po które jeszcze nie sięgaliście. I oczywiście myślę, że chętnie bym dołączyła właśnie to przepiękne cudo do tej edycji. Ja wiem, że zapachy Chanel niektórzy z Was nie lubią, nie cenią, albo uważają, że one są może niewtórne, ale każdy nim pachnie. Tak, tak, tak jest. One na tyle przyciągają tą audiencję, że one są bardzo popularne, ale gwarantuję Wam, że tutaj na każdym te perfumy pachną inaczej, mimo że gdzieś ten wokal Coco Chanel jest. Dziękuję dzisiaj Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Chętnie poczytam też, którą wersję Wy lubicie, także zostawcie koniecznie jakieś komentarze. Ja uwielbiam je czytać. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Bardzo dziękuję tym nowym i tym starym, którzy są ze mną. I oczywiście zapraszam do lajkowania. Słuchajcie, jeśli chcecie jakiś temat, który chcecie, żebym poruszyła, jak sobie myślałam, żeby zrobić właśnie taką odsłonę tylko jednego zapachu, a może zapachu miesiąca, czemu nie? Też tu przygotowuję się, słuchajcie, żeby Wam pokazać odsłonę moich cieni, takich, które polecam, niekoniecznie polecam, bo to też ważna sprawa, ja wiem, że nosimy maski, no ale zawsze ten makijaż okła jest. Dziękuję za uwagę, zostańcie ze mną, tak jak mówię, subskrypcja, like i koniecznie zostawcie komentarz, bo chcę poczytać, co myślicie o perfumach Chanel, a zwłaszcza tej serii Chance. Do zobaczenia, pa pa! Thank you.